Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was taką śmieszną zabawkę i ją przetestuję, zobaczymy czy to działa. Ta zabawka to jest taka ośmiorniczka, którą wkłada się do butelki. I tutaj obiecują, że kiedy włożymy do butelki naszą ośmiorniczkę, to naciśniemy na butelkę. Ona się powinna zatopić, a potem powinna się zacząć odwracać. Znaczy kręcić, chciałam powiedzieć, nie odwracać. Kręcić. I teraz wyciągnę tą ośmiorniczkę. Mam już przygotowaną butelkę z wodą. Zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, czy to rzeczywiście tak działa. Super. I tutaj jest takie śmieszne coś z dziurką. Plastikowa. Te odnóża wszystkie ma raczej gumowe. Gumiaste odnóża i ma taką dziurkę przez środek idącą od samego dołu do góry. Wygląda na dosyć prosty konstrukt. Wrzucam do wody, wciskam nieco. I nic się nie dzieje. O! Utonęła. Tutaj powstał pęcherzyk powietrza, który wyciąga moją ośmiorniczkę z powrotem na górę. Znowu ściskam butelkę, zmienia się ciśnienie wody w butelce. Ośmiorniczka tonie. Ale znowu potem leci do góry. Jeśli chodzi o to kręcenie się, to nie zaobserwowałam do tej pory, żeby coś tutaj się kręciło. Może powinnam jeszcze raz przeczytać instrukcję obsługi. W każdym razie jedyny efekt, który udaje mi się uzyskać, to zatapianie ośmiorniczki w momencie, kiedy naciskam na butelkę. Domyślam się, że działa to w ten sposób, że zmienia się ciśnienie wody w butelce i pod wpływem niższego ciśnienia, wyższego chyba, jak naciskam wyższe, czy niższe, nieważne, wtedy ośmiorniczka tonie, a ten pęcherzyk, który zostaje w tym czasie w tej rurce, która jest w środku, wypływa na górę i wyciąga z powrotem ośmiornicę na górę. Kiedy tak przyciskam, to nadal się nic nie dzieje. Nic się nie kręci. Przyciskam, leci na dół, potem leci do góry. Może właśnie o to chodziło, a nie o żadne kręcenie się. Ciężko stwierdzić. I tutaj jest ten pęcherzyk, zaraz Wam go pokażę z bliska. W głowie naszej ośmiorniczki mamy dziurkę. I kiedy naciskam na butelkę, to ośmiorniczka tonie. A potem leci do góry. Wydaje mi się, że to by było na tyle, jeśli chodzi o to doświadczenie. Tutaj nic więcej się nie wydarzy. Może bym chciała. Tak czy owak jest dosyć zabawne. Myślę, że jakby przeprowadzić solidne badania, to można by to było jakoś uzasadnić. A ja Was zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu!